Dzień dobry, Szanowni Państwo. Spotykam się dzisiaj w Krakowie na ulicy Retoryka pod biurem poselskim posła PiS Ryszarda Terleckiego. Celem naszej dzisiejszej konferencji jest powołanie Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia wszelkich niejasności dotyczących śmierci Andrzeja Lepera. Andrzej Leper zmarł w dniu 5 sierpnia 2011 roku. Jako przyczynę jego śmierci podano samobójstwo. Jednakże w tą wersję trudno uwierzyć rodzinie, przyjaciołom, kolegom z partii, jak również konkurencji politycznej. Szanowni Państwo, tak naprawdę do dnia dzisiejszego jest wiele wątpliwości w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. Przede wszystkim nie znaleziono śladów palców Andrzeja Lepera na krześle, które użył przed swoją śmiercią. Następnie istnieje koincydencja czasowa, śmierć, zgon Andrzeja Lepera i jego najbliższych współpracowników. Kolejna sprawa to również motyw pojawienia się osób trzecich w śmierci Andrzeja Lepera, które zostały ujawnione przez dziennikarzy śledczego, jak również majora ABW Tomasza Budzyńskiego. Szanowni Państwo, śmierć Andrzeja Lepera po 11 latach zasługuje na wyjaśnienie. Dziękuję bardzo i przekazuję głos koledze Wojtkowi Jaskółce. Dzień dobry Państwu. Tak jak była mowa, kilkanaście lat minęło od śmierci Andrzeja Lepera. Śledztwo nie wniosło nic do tej sprawy, nie wyjaśniło tej sprawy, dlatego domagamy się Komisji Śledczej. Komisja Śledcza ma o tyle przewagę nad śledztwem prokuratury, że wszystkie jej działania, przesłuchania są jawne. Dlatego opinia publiczna ma wgląd w to, co się dzieje w tym śledztwie. Oczywiście powołanie Komisji Śledczej nie leży jeżeli chodzi o nas jako działaczy krakowskich, kompetencjach, dlatego zwracamy się do posła Ryszarda Terleckiego, aby podpisał się pod stosownym projektem i jeszcze zachęcił oczywiście swoich kolegów z klubu parlamentarnego PiS do tego, aby powołać taką komisję. Wierzymy, chcemy w to wierzyć, że taka komisja wreszcie dotrze do prawdy i prawda ujrzy światło dzienne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.